Dobra, jaki srebro, tak? I tu muszę złoto polecieć. Czy ja dobrze wziąłem? Chyba tak. Ciekawe, jaki samochód będzie teraz klasa. O, Porsche! Ale jakie? GT3 RS. Ostatnio, jeśli chodzi o właśnie ten GT3 RS, widziałem ciekawy filmik w sieci, jakiś znany komik właśnie jeździł tą GT3 i mówi, że posiadał wcześniej Porsche GT2 996 i mówił, że od nowości popsuła mu się chyba z 6 razy, prawda? A jak kupił sobie tą, to raz, że się nie popsuła mu ani razu, ma niezłego buta i mówi, że fantastycznie się po prostu prowadzi ten samochód. Ja wam powiem szczerze, że niespecjalnie przepadam za kształtem tych Porsche'awek. One są, myślę, że robione wszystkie tak na jedno kopyto, przynajmniej tak to wygląda. Mają te takie okrągłe światła, nie wszystkie oczywiście, nie? Ale jest jeden taki model bazowy, na którym się opiera cała jakby bryła tego samochodu. Oczywiście zmieniają się tam parametry, być może i trochę rozstaw osi, takie inne pierdoły, waga, ale chodzi mi o ogólną taką bryłę samochodów z tej marki. No i nie mówię tutaj też o Carrerze GT czy Porsche 916, tylko właśnie o tych Porsche'awkach z 911, począwszy od 911 Turbo. No to one wszystkie wyglądają tak samo i niespecjalnie ten wygląd mi się podoba. Znaczy, tył wygląda bardzo ładnie, ale już przód jakoś mnie nie przekonuje, szczerze mówiąc. Kiedyś w Wordzie bardzo popularna była ta GT3. Właściwie to na drogach królowały dwa samochody, właśnie GT3 RS oraz Ford RTR-X, Ford Mustang RTR-X, i bardzo długo, naprawdę bardzo długo królowały te samochody na drogach Need for Speed World, i aż do czasu, gdy odeszły te klasy, podziały na klasy samochodów typu T3, T2 i T1. Później było więcej tych klas samochodów i no, pojawiły się jakieś lepsze auta, które można było przesunąć o klasę wyżej i tak dalej. I ja byłem za tym, bo kurczę, naprawdę walka ciągle tymi samymi autami była dla mnie męcząca. Tym bardziej, że nie było jeszcze jakby takich innych samochodów w tej klasie. Okej. I co teraz? Teraz mamy wyzwanie salowe, automatyczna skrzynia. I znowu klasa pierwsza pewnie będzie. Co to? A, Camaro. Bodajże Camaro też było w serii wyzwań. Ej, co jest? Nie lecą płomienie z rur wydechowych. Bodajże Camaro było też w jakimś wyzwaniu w Need for Speed Most Wanted 2005. Aj! Chyba coś związane z policją. Ja się strasznie jarałem tym, że to był właściwie jedyny taki stary muscle car w tej grze, którym można było się przejechać. Później oczywiście były jakieś tam cheaty, że można było sobie samochód wczytać do kariery i tak dalej. Ale to już nie było to, nie można było go gdzieś tam tuningować i tak dalej. Dopiero właśnie w karbonie pojawiły się muscle cary, te takie stare, typu Charger RT. Typu Challenger jest tutaj? Nie kojarzę. Ale pojawiły się takie właśnie stare, fajne modele. I no, to mnie strasznie przyciągnęło właśnie do karbona kiedyś, jak jeszcze byłem mały. W ogóle przypomniała mi się jedna rzecz odnośnie tego, jak powiedzmy, marka Need for Speed się wybiła. To było bardzo dawno temu, jak ja chodziłem jeszcze do gimnazjum. Wtedy właśnie wchodził Need for Speed Underground 1
I powiem wam szczerze, że było sporo zamieszania wokół tej gry. Pojawiały się zwiastuny w sieci, jakieś tak w ciulowej rozdzielczości. Kiedyś YouTube to była masakra. Kiedyś rozdzielczość to była maksymalna, nawet nie było jakiejś maksymalnej rozdzielczości. Po prostu był filmik na YouTubie i wszyscy wiedzieli, że był gównianej jakości, nieporównywalnej do tego, co było w telewizji, tak? A teraz możemy zobaczyć nawet publikacje, które są w jakości lepsze niż to, co widzimy w telewizji. Ale wracając do tematu. Właśnie pojawił się ten Need for Speed, pierwsze zwiastuny i wszyscy oszaleli. Wszyscy tak patrzeli na te wyścigi drag i mówili: kurczę, tam się tylko raz się zderzysz i już po wyścigu, już odpadasz. Srebro zdobyłem. I wszyscy byli właśnie zaciekawieni tą nową grą, nowym podejściem do wyścigów. I każdy myślał, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Co tym razem? Mazda RX-7? No. Więc wtedy to się wszystko zaczęło, cały ten hype na NFS-a. Z tym, że wtedy jeszcze do NFS-ów bardziej się przykładali. W ogóle do gier bardziej się przykładano. Starano się wypuszczać je. No bo kiedyś tak nie było specjalnie dystrybucji tej cyfrowej, więc wypuszczano gry, które po prostu były dopracowane już i nie wymagały jakiegoś specjalnego patchowania. A teraz po prostu wypuszcza się grę beta, za którą jeszcze trzeba zapłacić, prawda? Nierzadko tak jest po prostu chociażby w przypadku Battlefielda 4 czy Hardline. Chociaż tam były też otwarte beta testy, do których każdy mógł się dostać. Ale jeśli byś zakupił kota w worku, to możesz zagrać wcześniej. A dziękuję bardzo. Nie chcę. Ja nie jestem tego zdania, że właśnie stare gry są lepsze, nowe są do dupy. Moim zdaniem nowe są bardzo fajne, tylko nie wszystkie po prostu. Jest teraz więcej ekip, które tworzą gry i nie każda się do tego jakby przykłada. A kiedyś było tych ekip dużo mniej i były to naprawdę gry tworzone z dużą precyzją, tak? Bardziej się do tego przykładano, więcej... Znaczy, może więcej środków nie szło na to, teraz dużo więcej środków idzie na promocję gry niż na samo jej tworzenie. To jest właśnie dziwne. O! M3 GTR. Fajnie. Dźwięk tego samochodu przypomina mi jakiś samochód z gry rajdowej, bodajże z jakiegoś Dirta albo Colina. Nie wiem czemu. Wow, ale świetnie auto trzyma się drogi, bez kitu. Zdaje się być bardzo lekkie. Naprawdę, kurczę, prawie że nie hamuje na zakrętach. Świetnie się tym jeździ. Chociaż nie jestem specjalnym fanem marki BMW, to lubię właśnie ten model E46. Chociaż słyszałem, że często właśnie wysiada w nich turbosprężarka. W tych takich seryjnych modelach, nie mówię tych wyścigowych, tylko normalnych. Ale ogólnie z wyglądu auto jest fajne. Tylko jedyne, co mi się nie podoba, to wnętrze. Mamy tam bardzo toporną, moim zdaniem, deskę rozdzielczą. Ja strasznie jestem... strasznie zwracam uwagę w samochodzie na to, co on ma w środku. Dlatego bardzo mi się podoba na przykład Mazda 6, bo ona ma bardzo fajny kokpit. Okej. No i świetnie, zdaje się, że ukończę wyścig, chociaż jechałem dosyć szybko, to i tak 10 sekund zostało mi właściwie do ukończenia. O, tutaj widzimy jakieś te butle z bodajże w tlenkiem azotu. Nieźle. No i dobra. Co tu? Drift! Świetnie, drift w kanionie. Fantastycznie. Pewnie klasa pierwsza. Zobaczymy, jakie auto.
DB9? No, albo DBS, nie, DB9 chyba, bo tutaj DBS-a nie ma przecież. Okej. Już zapomniałem, jak się driftuje do cholery. Ojej, ale paskudnie to driftuje. Brak mocy. Samochód wyrazu się prostuje. Szybko, za ostry zakręt. Trochę zahaczyłem, ale to nic. O. Dobrze, fajnie wyprofilowany był ten zakręt. Można było go ładnie pokonać, mimo że był dosyć ostry. O, ale dałem teraz. Jej, przy samej bandzie. Trzymajcie kciuki! Nie wiem, ile punktów mam, żeby zaliczyć. Daję z siebie wszystko, ale nie mogę spojrzeć choćby na chwilę na listę, który jestem. Okej, jestem pierwszy. Chyba udało się wygrać. Kończyłem pierwszy. Co odblokowałem? W Drift Canyonie srebro. No tak, teraz będziemy jechać złotem. Nie. Teraz złoto, a później coś innego. Dobra, lecimy. Wow! Co? Toyota MR2? Kurde, nie wiedziałem, że w tej grze jest. No proszę. Ale jaja. Ale radzi sobie na tych driftach, bez kitu. O, ale ja sobie nie radzę, cholera. Ale fail. Tak wolno jechałem, jeszcze w ścianę przywaliłem. Ale bardzo przyjemnie się driftuje, bardzo fajny w opanowaniu jest ten samochód. I powiem wam, że nawet lepiej się tym jedzie niż... Astonem Martinem DB9, którym jechałem przed chwilą. Chociaż zdecydowanie lepiej było mi w Mustangu GT, jeśli chodzi o drugą klasę. On miał jednak więcej tej mocy niż Toyota MR2. I fajniej, bardziej agresywnie te zakręty się pokonywało tym samochodem. Tutaj jest bardziej płynnie, można powiedzieć. Jezus. Zobaczcie. Dosyć łatwo się tym driftowało, tylko no, te drifty były moim zdaniem trochę za wolne. Niecały milion, no, tak sobie. Co dalej? Zobaczmy. Ciekawe jakie auto, teraz na pewno klasa trzecia już. Murcielago, właśnie miałem powiedzieć, oby to nie było Murcielago, już nie zdążyłem. No ciekawe jak tym będzie się driftować, nie widzę tego. Na pewno cztery koła, słuchajcie. Wow. Niedobrze. Jeszcze raz. Jedynka. Powtórzymy sobie. Ok.
Okej. Niepotrzebnie się tak rozpędzałem, ale to w sumie jedyna prosta, gdzie można się tak rozpędzić na tym drifcie, więc czemu nie? O, starałem się nie uderzyć w wewnętrzną. Jakoś mi wyszło. Ale dziwnie driftować czteronapędowce. Dziwnie driftować z tą myślą, że jednak mamy tutaj napęd na cztery koła, a driftuje się tak, jakbym był tylko na tył. Chociaż nie jestem pewny, czy w Murcielago jest jakiś przełącznik, żeby można było wyłączyć właśnie napęd na przód. Ale nie wydaje mi się, raczej nie ma takiej możliwości. Ojej. Ależ pięknie. No i dobra, ile punktów? Co, ja ostatni byłem? Czy jak? A nie, 1 600 000, bo widziałem, że na samym końcu wyścigu byłem ostatni, ale chyba mi nie zaliczyło jeszcze wszystkich punktów. Dobra, co teraz? Wyzwanie salowe, jakiś pościg. Zobaczmy. Dobra, no to nie będzie aż takie trudne. No co, gdzie idziemy? Dopiero 19 sekund jadę. Ojej, 2 minuty to jeszcze kupa czasu. Cholera, zaraz ich zgubię. Muszę ich gonić, bo mi uciekną jeszcze. Spadaj mi policja. Aj, w dupę noż. Zauważył mnie, cholera jasna. Dobra, ucieczka. Tutaj jest kryjówka, dlatego się tu zaszyłem. No nie pojedzie stąd chyba. Co on robi, do cholery? Oh fuck. Czemu tak szybko jedziesz, man? Jezus, udało się. Dobra. Dziwne to było, ale się udało. Próba zakończona. I co teraz? 5 minut, o rany. Tu już poziom drugi, klasa druga znaczy się. O kurde! Tego się nie spodziewałem. Ktoś mi mówił, że będzie coś a la śmieciarka. Ale to jest bardziej... O! To jest bardziej ciężarówka. Nieźle. Ej, what the hell? Co ten radio... Co ten wóz strażacki robi? Boom. Dobra, już minuta jest tej nierównej walki. Dobra, patrzymy, ile ta ciężarówka wyciągnie. Jestem ciekaw. Nie wiem, czy jest jakaś taka ciężarówka, która pojedzie 230 albo 240 km na godzinę. A wy jak myślicie? Jest taka ciężarówka? O kurde! Chyba, że nieźle stunigowana, ale ta nie wygląda raczej na jakąś stunigowaną. Ani z silnikiem Jet Power. Boom. Wow, co tam się dzieje? Ciekawe, jak ja te auto w ogóle ukryję, do cholery. Przecież będę musiał jeszcze się gdzieś schować, o rany boskie. Dobra, zostawię im trochę tutaj samochodów. O, porozbijali się. Teraz będzie chyba ich ciężko zgubić, ale mam już 5 minut. Dobra, to teraz mam taką taktykę. Tutaj po drodze są dwa speedbreakery. Jeden jest taki większy. Właściwie trzy są po drodze. O rany, co tu się dzieje?
zaraz ich wszystkich rozwalę. Ten tutaj speedbreakerem. Znaczy speed. Plus pulse breakerem, a nie speedbreakerem. Co ja gadam. Dobra, i tu zaraz skręt ostry w lewo. No, próbujemy tu. Okej. I bum, proszę bardzo, oponka dla panów. Wiem, że jedną już macie na brzuchu, ale... I następne rozwalanie, świetnie. Dobra. Zobaczmy, co wykombinują. Ucieczka. O, lera, zauważyli mnie. No, ciężko ich będzie zgubić chyba. Ciężko tą wielką maszynę będzie ukryć gdzieś tutaj w mieście, szczerze mówiąc. Jezus. Wow! Coś czuję, że mogą mnie złapać. God damn it, co tu się dzieje? Pojadę sobie tutaj. Tutaj będzie parę tych do zrzucenia na gliniarze rzeczy. No dobra, jest to. Dobra, i teraz uwaga, niech wszyscy się tutaj zbliżą. Uwaga, zdjęcie! A jest ta piramida, to tutaj jest. Tak? Tak, to tutaj. I jest uspokojenie. I uwaga. Dalej, dalej, dalej. Nie, nie widzisz mnie! Przejechał koło mnie, nie widział. Nieźle, no. Fajna ta gra jest, fajna, no. No i super. Dobra. Na dzisiaj to tyle. Bo robiłem sobie kilka tych wyzwań. Następne będziemy sobie robić już niedługo. O, już niewiele ich zostało. Jeszcze mamy tutaj jakiś drift. A, tutaj jeszcze jakieś przepychanki. Musisz unieruchomić 5 radiowozów. Okej. Dobra. No nic, w następnym odcinku pokażę wam następne wyzwania. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Pa.